Przed nami kolejne zadanie o przystawaniu figur i ruchach sztywnych płaszczyzny. No i podobnie mamy odpowiedzieć, czy ten trójkąt jest przystający do tego, a sprawdzić to mamy poprzez próbę nałożenia niebieskiego trójkąta na ten szary przy pomocy przesunięcia obrotów i odbicia. Na dwie figury są przystające na płaszczyźnie, jeżeli jedną na drugą możemy nałożyć używając przesunięcia obrotu lub odbicia. Więc tak, jeżeli te trójkąty dadzą się na siebie nałożyć, to wygląda na to, że ten bok powinien dać się nałożyć na ten bok. Czyli spróbujmy, może przesuńmy to, ten wierzchołek tu. No i co? I teraz byśmy obrócili to tak, żeby ten bok nałożyć na to. Czyli spróbujmy obrót. Tu mamy środek. Nasuniemy go tu i obrócimy go tak. O! Teraz ten bok się nałożył. No ale widać, że teraz te figury mają różne kąty, prawda? Widać, że ponieważ ten punkt nie naszedł na ten punkt, czyli ten kąt w tym trójkącie szarym jest inny niż kąt w trójkącie niebieskim, zatem te dwa trójkąty nie są do siebie przystające, czyli odpowiedź jest nie. Sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.